Siemanko, witam was już w pierwszym odcinku kariery Bina, naszego zawodnika, z którym zaczynamy mając 1 overalla i 13 lat. Jeśli nie znacie zasad serii, no to zapraszam was do odcinka numer 0, gdzie wszystko tłumaczę, co i jak się dzieje w tej serii. Mamy potencjał, który ewoluuje. No i bez żadnego gadania, zaczynajmy ten odcinek. No i zaczynamy naszą karierę. Zobaczmy tylko na zespół, jak się prezentuje tutaj. No widzimy, my mamy wszystkie statystyki na 1. Tutaj możemy zobaczyć szczegóły, widzicie tylko opanowanie, którego nie dało się zmniejszyć. Orientacja w obronie też nie dało się tego zmniejszyć, ale reszta widzimy, wszystko jest na 1. No w składzie naprawdę są dobrzy zawodnicy. Ale będziemy się bić, będziemy walczyć, żeby złapać chociaż kilka minut w tym sezonie. Ale zobaczymy, na co nam pozwoli nasz menadżer w tej karierze. No i zaczynamy robiąc jeden trening. Jeśli nie widzieliście, no to zapraszam was do odcinka 0, w którym tłumaczę, dlaczego akurat teraz robimy jeden trening, a później zobaczymy, może będziemy robić więcej, ale to wszystko zobaczycie w odcinku 0. Jeszcze tylko dodam, że w którym tam w odcinku 0 nie powiedziałem tego, dopóki mamy brązową kartę, robimy łatwe treningi. Będziemy mieli srebrną kartę, robimy średnie, a dopiero jak będziemy mieli złotą kartę, to robimy trudne, więc być może nigdy nie zrobimy tych trudnych, zależy jak się rozwinie nasza kariera. Więc teraz na start zróbmy sobie podania i orientację, wszystkie treningi symulujemy. No i zobaczmy, już mamy 4 punkty, 5 punktów w orientacji i w podaniach. No i przechodzimy do drugiego treningu. No i robimy to samo na razie. Myślę, że tak dojdziemy do 10 w każdych statystykach najpierw, a później zobaczymy, w czym się specjalizujemy. Ale na razie mamy upgrade. Mamy 2 overalla. Jest pierwszy punkt. No i mamy trzeci trening. Jak na razie jesteśmy na ławce, więc może jest szansa, że zadebiutujemy tutaj w którymś spotkaniu. No zobaczymy. Przyszedł pierwszy mecz towarzyski Audi Cup, no ale niestety my nie gramy. No i nasza drużyna przegrywa 3-2. No i mamy następny trening. Może teraz już zmienimy podania, zróbmy orientację i długie podania. Trochę musimy zmienić tutaj, mówię, wszystko na początku próbujemy mieć na 10, żeby to jakoś wyglądało chociaż troszeczkę. No ale nic, nie mamy upgrade do oceny ogólnej. No i mamy drugi mecz w tym turnieju przedsezonowym, ale znów nie jesteśmy nawet na ławce. No i zobaczmy, co nasza drużyna zrobi. No i remisują 1-1. Mamy trzeci mecz tego turnieju przedsezonowego. No i znów nawet nie jesteśmy na ławce. No i zobaczmy, czy nasza drużyna tutaj coś zrobi. No i wygrali 2-1. Mamy kolejny trening. Znów symulujemy. No cały czas nie wbijamy tutaj 10 orientacji niestety. No i lecimy z kolejnym treningiem. No jak na razie powoli to będzie leciało, jeszcze nawet sezon się nie zaczął. No ale próbujemy tutaj ulepszyć naszego zawodnika. No i jak na razie mamy 2 oceny ogólnej. No i mamy pierwszy mecz w sezonie. Niestety nie jesteśmy nawet na ławce. No i zobaczmy, czy nasza drużyna da sobie radę. No niestety przegrywamy 4-0. No ogromna przegrana. Robimy następny trening. No i już zaraz będziemy mogli zmienić, myślę, że jeszcze 1 albo 2 i możemy zmienić ten trening. Mamy mecz w pucharze i wychodzimy w tym spotkaniu. Co prawda wchodzimy w 82 minucie, wchodzimy jako prawy środkowy pomocnik. Okej, zobaczmy, co tutaj nasz Bin da radę złapać w tym meczu. No, będzie miał minimum 8 minut. Zobaczmy, jakie ma zadania na to spotkanie. Wchodzi, debiutuje Bin. Ocena 6,5, uzyskaj sobie 36 driblingów. No to zwiększymy sobie driblingi na 35%. No i oby Bin dał radę tutaj mieć dobrą ocenę. O, ależ bramka, no nie byłem gotowy, że tutaj trafią nam gola. No myślę, że tutaj jest trochę winy Bina, że ma jeden główek. Ale zobacz, no tutaj wrzucili tą piłkę, no i Bin totalnie spóźniony.
Ned nie walczył z przeciwnikiem o tą piłkę, no zobaczcie jak daleko był, próbował to ją przyjąć. I ten strzał bardzo dziwny na drugi słupek, no ale niestety jest remis w tym spotkaniu. Pierwszy kontakt z piłką Bina i już traci tą piłkę, no niestety. Patrzmy, Bin tutaj ma znów kontakt z piłką, jego drugi kontakt w tym meczu. Bin pięknie podał, Bin znów z tą piłką, uwaga, już może jest na skrzydle, może wrzucić. Co zrobi Bin? Odgrywa do tyłu, pięknie robi tutaj tą akcję. Zobaczmy, czy coś wyjdzie z tej sytuacji. Pięknie w polu karnym, nasz napastnik, strzał, ale obok. Pierwsze włączenie się w akcję Bina i myślę, że bardzo dobrze rozgrał tutaj z tą piłką. Bardzo dobrze się zachował, no ale niestety nasz napastnik nie trafia w bramkę. No i zaraz sędzia już powinien zagwizdać. No i mamy koniec drugiej połowy. No i przy nami zaraz będzie dogrywka. A jednak nie dogrywka, tylko karny, przepraszam. No i zobaczmy, nasz bramkarz broni, pięknie pierwszy rzut karny. Drugi strzał, to już nasz piłkarz, no ale także bramkarz broni. Ajajaj, no zobaczmy, niech ten bramkarz znów obroni. No i niestety, przeciwnicy trafiają do bramki. Zobaczmy teraz, piłkarz Salfordu strzela i też mamy gola. No myślę, że tutaj Bin nie dostanie szansy w rzutach karnych, bo ma je wycenione na jeden. A tutaj nas bramkarz broni, znów świetna obrona. Teraz trafimy, wyjdziemy na prowadzenie, no i mamy 2-1 w rzutach karnych. Uwaga, czy nasz bramkarz znów tutaj da radę obronić ten strzał? No niestety nie, ale nadal mamy przewagę. Jeśli teraz trafimy, to będzie znów 3-2 i mamy to, 3-2 w karnych. Ostatnia seria, jeśli teraz nasz bramkarz obroni, wygrywamy to spotkanie. Zobaczmy, kibice są pod presją. No i zobaczmy, Leonard strzela, no ajajaj, no i mamy gola. Jeśli my trafimy, skończymy ten mecz wygraną. Czy Bin w pierwszym meczu w swojej oficjalnej karierze w wieku 13 lat wygra? I zobaczmy, porter i bramkarz broni. Niesamowite, no i lecimy dalej z tą serią. I przeciwnicy trafiają do bramki, no i teraz presja jest na nas. Jeśli nie trafimy, przegrywamy to spotkanie. Tak blisko do wygranej. No i cała sytuacja się teraz odwraca. Jenkins strzał i bramkarz broni. No i niestety przegrywamy to spotkanie. Bin w swoim pierwszym meczu zanotował przegraną niestety. Widzimy, że Bin zaliczył jedno z zadań, które mu dał trener na to spotkanie. Więc następny, no po tym meczu mamy dwa treningi. Zrobimy ten trening od razu w tej sesji. No i weźmiemy sobie, myślę, co tutaj mamy. Tutaj mamy ustawienie, wykończenie podania i siła strzału jako łatwy trening. Zróbmy to. No i od razu nam wskakuje ocena ogólna. Świetnie, na 3 czy może nawet 4 już sobie. Mamy 3 oceny ogólnej. Mamy następny mecz w lidze, no i niestety nie wychodzimy znów na to spotkanie, nawet nie jesteśmy na ławce, a nasza drużyna wygrywa 3-1. No i możemy zrobić kolejny trening. Dokończmy tutaj te długie podania, aby nam wskoczyły już na 10, ale chyba możemy zrobić tutaj inny trening. Właśnie, długie podania i dośrodkowania też jest na łatwym, więc zróbmy ten trening. Niestety nasza ocena ogólna nie wskakuje, ale polepszamy sobie dośrodkowania chociaż. No i kolejny mecz w lidze, no i znów nawet nie jesteśmy na ławce. No i zobaczmy, w Salford niestety przegrywamy 1-0. Następny mecz w lidze, a my znów nawet nie jesteśmy na ławce. No ale zobaczmy, i nasza drużyna na szczęście wygrywa 1-0 w tym spotkaniu. Mamy kolejny trening, znów będziemy ćwiczyć długie podania i dośrodkowania. No ale niestety nadal nie mamy nawet 10 punktów długich podania. Kolejny mecz w lidze, no i nas znów nie ma nawet na ławce. Ale nasza drużyna remisuje 2-2. Kolejny trening, znów będziemy ćwiczyć to samo, aż będziemy mieli tutaj 10 punktów w obydwu statystykach. Na razie jeszcze nie mamy. Kolejny mecz, tym razem puchar Papa John's Trophy, ale znów nawet nie jesteśmy na ławce, nie ma co się dziwić. Mamy 3 oceny ogólnej, ale nasza drużyna wygrywa 2-1 na szczęście. Następne spotkanie w lidze, no znów nawet nie ma na ławce, ale nasza drużyna wygrywa 2-1 na szczęście. Kolejny trening, znów robimy długie podanie, dośrodkowanie. Nie ma co się martwić, że
gramy mało, że mało mamy polepszanej oceny ogólnej, bo przypominam, że mamy tylko 13 lat, więc zanim będziemy mieli te 16-17, to już powinniśmy mieć te 30, może 40 oceny ogólnej, mam nadzieję, więc tutaj nie ma co się martwić, że na początku jest tak wolno, ale myślę, że to jest dosyć realistyczne, że 13-latek z potencjałem dostaje szansę już w drużynie, żeby trenować z podstawową drużyną. No i że dostał swoją szansę już w pucharze, a może będzie dostawał także w lidze lub w innych pucharach w tym sezonie jeszcze. No i kolejny mecz w lidze, a nas znów nie ma nawet na ławce. A nasza drużyna przegrywa 2-0. Następny mecz w lidze, a nas znów nie ma na ławce. A nasza drużyna przegrywa kolejne spotkanie, 2-1 tym razem. Miałem możliwość zrobienia kolejnego treningu. Przecież to już ostatni w tym treningu, no ale jeszcze nie do środkowania, jeszcze nie są na ocenie 10. No i przynajmniej kolejny mecz w sezonie, nas znów nie ma nawet na ławce. A nasza drużyna wygrywa 3-2. Mamy kolejny trening, symulujemy. No i dośrodkowania są już na poziomie 9. Mamy następny mecz w lidze, nas znowu nie ma w liście na to spotkanie. I nasza drużyna przegrywa 3-0. Mamy kolejny trening, symulujemy. No i nadal dośrodkowania nie wskoczyły na 10, niestety. No i mamy kolejne spotkanie, znów nie gramy, a nasza drużyna remisuje 1-1. Możemy zrobić kolejny trening. No i w końcu mamy dośrodkowania na poziomie 10, więc już możemy, następnym razem możemy trenować już inne atrybuty. Kolejny mecz w lidze, nasz znów nie ma na liście. No i nasza drużyna wygrywa 2-1. Możemy robić kolejny trening, tym razem zmienimy już sobie na strzelanie. Myślę, że weźmiemy ten trening, bo tutaj polepsza nam dużo statystyk naraz. No i od razu nasza ocena ogólna wskakuje na 4 i już prawie na 5, więc naprawdę dobrze. Kolejny mecz ligowy, nas znów nie ma na liście, a nasza drużyna wygrywa 3-2. No i kolejny trening przed nami, symulujemy. No i nasza ocena ogólna wskakuje już na 5. No i już jesteśmy znów blisko 6, więc naprawdę dobrze nam idzie ten trening. Następny mecz ligowy, my znowu nie jesteśmy powołani. No i nasza drużyna przegrywa aż 5-1, wow. Mamy znów możliwość zrobienia treningu. No i nasza ocena znów skakuje, tym razem już mamy 6 oceny ogólnej. Przynajmniej kolejny mecz ligowy, my znowu nie jesteśmy powołani na to spotkanie, a nasza drużyna przegrywa 4-1. Możemy zrobić trening, ale zmienimy go, bo już wszędzie mieliśmy tam 10. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze może nam pomóc. Tutaj kontrola piłki, dribbling. A jeszcze mamy tutaj coś jeszcze na łatwym. Nie mamy, więc zróbmy ten. Przy okazji wykończenie siła strzału nam się polepszy. I nasza ocena wskakuje już na 7, więc naprawdę mocno teraz lecimy z tym overallem. To co prawda 7 to jest cały czas nic, ale jak na 13-latka myślę, że już zaczyna to jakoś wyglądać. Mamy kolejny trening, znów symulujemy. No i nasza ocena ogólna wskakuje już na 8, więc na razie co trening mamy lepszą ocenę ogólną. No i mamy mecz w pucharze. No i niestety nie jesteśmy nawet na ławce. A to spotkanie nasza drużyna przegrywa 2-0. Kolejny mecz w lidze. My znowu nie jedziemy na to spotkanie. A nasza drużyna przegrywa 3-0. Możemy zrobić kolejny trening. No i zobaczmy, czy dribbling i panowanie nad piłką nadal nie jest na 10, więc jeszcze jeden będziemy musieli zrobić. Kolejne spotkanie w lidze. Nas znów nie ma na liście. No i nasza drużyna remisuje 2-2. Robimy jeszcze jeden trening. Symulujemy, no i mamy 10 już driblingu, 10 panowania nad piłką, a nawet i 11, a nasza ocena wskakuje już na 9. Po tym odcinku widzimy, że nasza ocena wskoczyła na 9. Mamy 11 strzałów, 11 podań, 11 driblingu, 10 defensywy, no i pace oraz fizyka jest na 1, ale co jest ważne, nasza wartość 0 euro wskoczyła na 8000 już. No i jak na razie z zadań na sezon widzimy, że jedyne co, gdzie zrobiliśmy chociaż minimalny progres, to w minutach zagraliśmy 9 minut na 450.
aktualny bilans naszej kariery to jest jeden mecz, no i niestety była to przegrana. No i po tym odcinku, gdzie zagraliśmy tylko w jednym spotkaniu 9 minut i zagraliśmy to na środkowym pomocniku, więc jeśli w tym sezonie już nie zagramy w ogóle, no to w następnym sezonie nasza karta będzie jako środkowy pomocnik, więc zaczyna się robić już ciekawie od pierwszego sezonu. No i to koniec tego odcinka, mam nadzieję, że się wam podobał, bo ja naprawdę bardzo lubię tą karierę. Myślę, że może się bardzo fajnie rozwinąć z czasem. No i dzięki za oglądanie. Zostaw subskrypcję, łapkę w górę. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!